Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, moi kochani. Nawet ciężko powiedzieć to w recenzji, ale przynajmniej w pokazaniu dwóch talii kart, które nabyłam drogą kupna. Może zapalę światełki. Będzie nam ładniej. Ale będzie mniej widać. To nie zapalę światełek. Metoda prób i błędów. I słuchajcie, jest to tarot Black and Gold Edition oraz Gold and Black. Jak widzicie już po samych pudełkach, które zresztą są przepiękne, mogą stanowić cudną, rewelacyjną ozdobę, nie wiem, gabinetu, miejsca, w którym wróżycie, są przecudne. Są to po prostu dwie talie kart Rider-Waite'a, czyli wzorowane na klasyce, ale w bardzo fajnych kolorach. I może zaczniemy. Ja nie mam tych talii poukładanych absolutnie, Może zaczniemy od tej złotej, która tutaj nam się po prostu złoci, świeci, błyszczy i dzwoni. Pudełko jest przecudne, ono otwiera się, tutaj mamy z boku, no naprawdę złoto się wylewa, to jest złote i nieskromne. Złoto się wylewa. Same karty są Rider-Waite'owskie, tylko chciałam Wam pokazać estetykę tych kart. Mamy tu pudełko, mamy książeczkę, mamy tudzież dodatkowe karty. Czekajcie, już sobie wyciągnęłam. I w tej złotej edycji, słuchajcie, to wypełnienie jest tutaj takiego ciemnego weluru. Tyły tych kart wyglądają w ten sposób, więc też takie vintage lilie. Tutaj mamy piękne złote karty. Pudełko jest naprawdę zacne. Karty są wymiarami zbliżone do normalnych kart tarota. Tam 11 na 6 na 11, mniej więcej tak wydaje mi się. Pudełko przecudne. I same karty, których nie będę Wam Bóg wie jak omawiała, dlatego że to jest white, tylko chciałam Wam pokazać, Wy widzicie u mnie bardzo często na programach, jakich teraz używam, bo jestem fanką i one są naprawdę użytkowane i zobaczcie, złoto ze środka nie schodzi. Tu z brzegów przy tasowaniu owszem, czego nawet w kamerze nie widać, ale nie niszczą się, nie gną, a jak na karty. Są naprawdę przepięknie błyszczące. One najśmieszniejsze jest, że w kamerze to czasem, zależy jakie jest światło, wyglądają jakby były z tektury. No są w zasadzie dwa kolory, czarny i złoty. Są rewelacyjne. Estetykę White'a wszyscy znają, więc to jakby nie jest clue tego programu, tylko żebyście zobaczyli blichtr i przepych tejże talii, która jest naprawdę rewelacyjna. Karton jest dosyć cienki, a ma to różnicę, bo już ta czarna edycja, słuchajcie, której pudełko jest również efektowne. Tutaj mamy też te dwie karty. Mamy książkę po angielsku, z tym, że nie mamy welurowego wykończenia, jest bardziej surowe. Ja tutaj sobie wsadzę te karty. One, zobaczcie, mają takie tyły, zaraz to wszystko porównamy. Także pudełko też ładne. Te pudełka będą pięknie wyglądały, jak będą stały naprawdę w gabinetach. No i ta druga talia też robi przepiękne wrażenie. Jest po prostu jak gdyby negatywem tej pierwszej. Ale jest drobna różnica, bo powiem Wam, że tak. Po pierwsze różnią się tyły, a po drugie różni się grubość papieru, czego tutaj nie będzie widać, ale zobaczycie to w ten sposób. Jak ja jedną talię i drugą, o, widzicie grubość? Te się lepiej tasują i one do tego, do programów są lepsze z tego względu, że szybkość, tasowalność tej talii jest większa. Natomiast to jest grubszy karton, nie oznacza, że lepszy. Natomiast zobaczcie, jak piękna jest estetyka tych kart, jakie one są cudne, proste, niekolorowe, a po prostu rewelacyjne. Talia musi być naładowana fajną energią z tego względu, że pierwszy dzień używania tej talii autentycznie wyskakiwały mi prawie same wielkie arkana, tak jakby ta talia składała się tylko z mocnych
wielkoarkanowych przesłań. Także, tak jak mówię, no estetykę to znacie, bo to jest typowy white, typowy, czyli jedna z moich ulubionych estetyk, dlatego, że nawet jak widzę różek karty, to już wiem, co to jest za karta i mogę szybko i efektywnie tymi kartami pracować. Rewelacja. Natomiast są bardzo fajnie nietypowo skonstruowane, jeżeli chodzi o tą kolorystykę. Te są, trochę wyglądają jak takie ryty, w sensie rylcem. Głos mi się zaplątał. Mój własny. Pamiętacie, jak byliśmy mali w podstawówce, to często robiliśmy takie rysunki woskowe, że się malowało woskiem, a potem pokrywało farbą. Ta farba nie pokrywała wosku, albo robiło się takie zdrapywanki. I właśnie tak rodzaj zdrapywanki. Te w sumie niby też tak, ale przy tej ilości złota to aż tak tego nie widać, a tutaj to po prostu zdrapywanka w pełnej krasie. Piękne są, ładne obie talie. Chciałabym, żebyście je zobaczyli właśnie, żebyście potem nie pytali, co to za talia, co to za talia. Black and Gold Edition, czyli czarne i złota edycja, dużo złota, natomiast Gold and Black, dużo czerni. Może nawet powinnam w ten sposób zrobić zdjęcie, żeby było wiadomo, która talia do którego pudełeczka jest dopasowana. No tak, trudno mówić o recenzji, ja jestem nimi zachwycona, tylko tak jak mówię, ta się łagodniej tasuje, ta jest twardsza dla ręki, bo ma twardszy karton, znacznie jest wyższa. Wielkością są takie same, różnią się tyłami, różnią się pudełkiem i użyciem kolorów, jak gdyby w negatywie. No się śmieję, że tutaj mamy biegun cienia. Możemy wyciągać biegun cienia. Także tak to wygląda. Dajcie znać, czy Wam się podobają. Ja rozumiem, że jakby łajtowskie karty nie wszystkim muszą przypadać do gustu, bo to jest dosyć prosty tarot, aczkolwiek bardzo symboliczny, no ale nie jakoś wybitnie, przecudnie, pięknie rysunkowy. Niemniej dajcie znać, czy podobają Wam się te edycje i może taki, która bardziej, nie? Bo ja nie umiałam wybrać, stąd mam dwie. Zresztą kolekcjonuję sobie karty tarota, te, które mi się podobają, nie żeby wszystkie, więc dla mnie to nie ma problemu. Ale właśnie jestem bardzo, bardzo ciekawa, która Wam przypadła bardziej do gustu. Czy jesteście z gatunku wolę mroczniejsze, czy z gatunku niech się błyszczy i dzwoni. Także ciekawa będę Waszych komentarzy. Sobie je poczytam i zobaczymy, jaka średnia nam z tego wyjdzie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa, pam!